Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Tivultowego Królestwa, ja Król Dobold, witam was i teraz czeka nas coś dość poważnego, muszę przyznać, ponieważ czeka nas Sąd Królewski. Nie wiem jak sobie na nim poradzę, nie wiem jak będzie wyglądał, nie wiem do końca o co będzie w nim chodziło, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, ponieważ udało mi się znaleźć wszelkie poszlaki. Czy ja sam będę musiał wyciągnąć wniosek z tego, co te poszlaki mi mówią? Zobaczymy, nie mam zielonego pojęcia, ale jedyne co mi pozostaje to kliknąć, zapisz i kontynuuj i grać dalej, dlatego zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie serię, a ja lecę. Sąd Królewski, oh shit. No dobra, jak to będzie wyglądało? Witamy w Sądzie Królewskim. Najpierw przesłuchamy świadków, którzy mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Następnie przejrzymy zebrane dowody, na koniec zidentyfikujemy zabójcę. Niektórzy z was są podejrzani i mam prawo wierzyć, że prawdziwy sprawca jest dziś wśród nas. A zatem usłyszmy, co mają do powiedzenia świadkowie. Wasza wysokość, mamy dwie. Nie, trzy osoby wpisane jako świadków. Z kim zaczniemy? Okej. Wieśniak z Branka, strażnik zamku Talisa i doradca Talisa. Dobra, zacznijmy może od wieśniaka z Branki. Wieśniak, podejdź. Chodź tu, wieśniaku. Mam wrażenie, że go widziałem wcześniej. Powiedz nam, jak się nazywasz i skąd jesteś. Nazywam się Hermar, jestem z miasta Lorda Etona Branka, wasza wysokość. Eton to jest ten, od pyłku. I co masz do powiedzenia? Posiadam winnicę w Brance. Od jakiegoś czasu obserwujemy Lorda Etona. Zachowuje się dziwnie. Spaceruje po wiosce w transie. Jak śmiesz mówić takie kłamstwa? Uspokój się, Eton. Pewnego razu obeszczał wszystkie moje kwiaty winogron i żadne z moich winogron nie będzie teraz rosło. To niegrzeczne. Niegrzeczne to chyba mało powiedziane, on mu niszczy zarobek. Nie jestem miłym człowiekiem, wasza wysokość. Jestem przekonany, że to on otruł... Nie jest miłym człowiekiem, jestem przekonany, że to on otruł Talisa. Czy to wszystko, Hermar? Czego więcej potrzebujesz? Pozbądź się go. Kto następny? No temu to chyba średnio można zaufać, jeżeli faktycznie on zeznaje niby, że o kurwa jest dziwny, bo mi naszczał na winogrona. To nie jest pewien, czy temu wieśniakowi można za bardzo ufać. Zobaczmy doradcę Talisa. Doradca króla Talisa. Podaj swoje imię i powiedz nam, co masz do powiedzenia. Nazywam się Rigo, byłem dowódcą króla Talisa. Mam bardzo ważną informację, wasza wysokość. Rozpoznałem tutaj Lady Lenę. Niedawno przed królewskim ślubem odwiedziła nasz zamek i groziła królowi Talisowi. Powiedziała, że to jej syn powinien poślubić Lorsulię, a nie Ivo. Powiedziała, że jeśli ślub się odbędzie, przyjedzie po Talisa i jego rodzinę. Wiesz, jak postąpić, wasza wysokość, wyraźnie jest sprawcą. Kłamstwo! Ciii, dostaniesz swój głos, Lady Leno. Dziękuję, Rigo, to było bardzo przydatne. Nadal nie wiem, komu ja to mogę ufać tak naprawdę. Kto tutaj nie mówi konkretnych rzeczy, żeby udupić daną osobę? Strażnik Teksasu. Tfu, zamku... Kurwa, zamku Talisa. O, podejdź. Stresująca sytuacja, co się ze mną tutaj stanie? Podaj swoje imię i powiedz nam, co masz do powiedzenia. Nazywam się Lutfrid, wasza wysokość. Byłem strażnikiem króla Talisa i dobrze mu służyłem. Niewystarczająco dobrze, powiesz, ale wiedz, że niewiele mogłem zrobić z trucizną, szczególnie taką, która działała tak szybko. Dzień śmierci Talisa był dla mnie dniem wstydu i poczucia winy, a król Ivo nadal każe mi płacić cenę. Do rzeczy. To jest Ivo. Chciałem tylko powiedzieć, że przez lata byłem świadkiem, jak wielu ludzi odwiedza Talisa, ale nikt nie rozgniewał go tak bardzo jak Noakcji. Myślę, że wszyscy wiemy, jakim jest kłamcą. Nie jestem kłamcą. Kim jesteś, żeby zawstydzać mnie przed królem? Cisza. Talis nazwał go oszustem po tym, jak zaproponował jego żonie... Talis nazwał Noakseja oszustem po tym, jak zaproponował pomoc jego żonie Palomie. Talis wiedział, że jedynym powodem, dla którego Noakcji zaoferował swoją pomoc, była chęć zasłynięcia z czegoś, czego nie zrobił. Noakcji był wściekły, twierdząc, że nie jest oszustem i że pokaże Talisowi. Rozumiem, nie mam pytań, kontynuujmy. O Jezus. Czyli mam teraz trzech podejrzanych. Lady Lena, która jest, to jest Lady Lena, ze względu na tą klątwę, która niby ciąży na jej synu i przeciwko niej jest, wydaje mi się, ta kartka papieru, która świadczy właśnie o tym, że tam jarzębina chyba była, czy coś, że zabobonni ludzie tego używają. Na Noakseja mamy ząb, a na Etona mamy fiolkę, która była w jego mieście, tak więc kurwa, no nie mamy teraz jasnych, czy ja muszę wybrać po prostu? Myślę, że to wszyscy świadkowie, których mamy, przejdźmy do zebranych dowodów. Zwierzęcy ząb. Przedmiot tak rzadki, że tylko jedna znana osoba mogła wrócić z takiego spotkania żywa. Noakcji, pogromca smoków, wystąp proszę.
Ząb został zbadany i tylko jedno stworzenie pasuje do tego wyjątkowego kształtu. Demon Ala z dalekich krain Kaladur. A któż inny mógłby wybrać się tam i z powrotem oprócz szlachetnego rycerza honoru? Czy na akcji zabił bestię, czy nie? Musiał nosić ten ząb na szyi jako jeden ze swoich rekwizytów do opowiadania historyjek. Ten ząb zwierzęcy znaleziono w piwnicy na wino. Tam Noaxi mógł wlać truciznę do naszego wina. W końcu woda dotrze do zamku, król też może zachorować. Noaxi nie mógł znieść uczucia odrzucenia, więc planował zamordować króla Talysa. Kłamstwa! Jestem człowiekiem honoru i nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Król Talys zrobił ze mnie głupca tego dnia, to prawda, ale opuściłem jego zamek zgodnie z rozkazem. W żaden sposób nie dowodzi to, że zabiłem króla Talysa, tylko to, że byłem w piwnicy z winami, czego nie zaprzeczam. A po co miałbyś się skradać po zamku Grewno? Po prostu szukałem spokojnego miejsca. Aby porozmawiać z Lady Loną, wdową Sir Frederica. Cóż, kiedy rozmawialiśmy, musiała ściągnąć mi go z szyi. To była bardzo fascynująca rozmowa. Więc przyznajesz, że ten przedmiot należy do ciebie. Nie, cóż mogłoby być moje? Nie wiem, mam wiele takich rzeczy na szyi, ale przysięgam, że nie zrobiłem nic z winem. Wystarczy, teraz król. Zdobiony list. List instruktażowy. Ten list zawiera instrukcje opisujące użycie trucizny i mapę naszego zamku. Ma bardzo specyficzny, zdobiony wzór, który pasuje tylko do jednego lorda, który uczestniczył w weselu. Lady Lena, wystąp proszę. Dobra, no ten się tłumaczy, że z wdową po Frederiku to był chyba ten, co bił się tam chyba baraszkował, więc ewidentnie w ekscytacji chwilą musiała mu to zerwać, jeżeli oczywiście mówi prawdę. Tylko lordowie z północy dekorują swoje listy w tak... elegancki sposób. Jak mniemam, Lady Lena była jedyną osobą w noc poślubną odwiedzającą nas z północy. List został znaleziony ukryty pod kostką brukową w naszych ogrodach. Rysunki na liście przedstawiają jarzębinę, symbol ochrony przed przekleństwami, drzewo, z którego lordowie budują kołyski swoich dzieci, aby uchronić je przed złymi duchami. Syn Lady Leny został przeklęty, więc użyła tych symboli, aby odeprzeć demony. Nie ma wątpliwości, kto napisał ten list. Wydaje się, że Lady Lena ma bardzo dobry motyw, by chcieć zabić Talysa. Groziła, że go zabije, jeśli ślub się nie odbędzie, a odbył się. Nigdy bym tego nie zrobiła, wasza wysokość. Mogłam mieć zimne uczucia do króla Talysa, ale jest duża różnica między nielubieniem kogoś, a zabiciem go na ślubie jego syna. Poza tym, jeśli chciałabym, żeby mój syn poślubił Lursulię, czy nie byłoby lepiej zabić Ivo? Zabicie jego ojca nie miałoby znaczenia. Czy przyznajesz, że ten pergamin pochodzi z twojego królestwa? Nie, nie dekorujemy naszych listów drzewami jarzębiny, ale różami. Wystarczy. Teraz król. Ojej, teraz wezmiemy Etona. Fiolka z trucizną. Sama substancja wciąż jest w środku. Jesteśmy pewni, że należało ona do osoby, która zabiła króla Talysa. Lordzie Eton, wystąp proszę. Wśród rodzin królewskich powszechnie wiadomo, że masz dostęp do wszelkiego rodzaju trucizn. Nasze testy wskazują, że substancja z fiolki pasuje do substancji użytej do zatrucia króla Talysa. Oprócz tego znaleziono ją w pobliżu Branga, wioski pod twoją kontrolą. Talys był przeciwny handlowaniu pyłkiem, a jak dowiedzieliśmy się od Lorda Lursa, wy dwaj nie byliście najlepszymi przyjaciółmi. Wraz ze śmiercią Talysa osłabione granice z Ataną mogą ułatwić ci rozprowadzanie pyłku poza Davern. Aha. Zatruwając króla Talysa, planowałeś rozwinąć biznes. Oj, tutaj ekscytuję się, to ziewam. Według zeznań Hermara, nawet twoi mieszkańcy wiedzą, że knujesz coś niedobrego. Nonsens. Być może prowadzę małą firmę, ale ten produkt można teraz znaleźć dosłownie wszędzie. Nawet rynki w Davern są pełne dystrybutorów. Fiolka nie dowodzi, że to ja zatrułem Talysa, to mógł być każdy. Dość. Teraz król. Nie ma więcej dowodów. Nie ma tu jasnej odpowiedzi, wasza wysokość. Musimy kogoś skazać, kogokolwiek, bo inaczej Ivo obciąży winą ciebie. Zrobiliśmy co w naszej mocy, na tym etapie to tylko polityka. Możesz rozważyć korzyści, które zyskasz od każdego lorda, jeśli są jakieś. Jeśli jednak skażemy kogoś bez mocnych dowodów przeciwko niemu, nasi ludzie odbiorą to jako królewski kaprys. Poradzę sobie z tym, Audrey. Na podstawie dowodów lub ich braku, skazuję... O Jezus Maria! Ty, no ja sam nie wiem. Cholera. Lord Eton już mnie, jakby, z Leną mam sojusz, z Pogromcą Smoków mam sojusz. Eton już mnie nie lubi. Ale to się w ogóle dobrze składa, że ja byłem po stronie tego drugiego lorda, który nie chciał handlować pyłkiem, ponieważ ten, który handluje pyłkiem, okazał się być ostatecznie
okazał się być ostatecznie naszym niesojusznikiem. Nie wiem, czy ktoś się z Etonem lubi, jeżeli chodzi o rozprowadzanie tego pyłku, czy on ma jakichś sojuszników. Wątpię, żeby nieskazywanie nikogo w ogóle było, jakby beknę wtedy za to, jak nikogo nie skażę. Wydaje mi się, że jedyna sensowna decyzja racjonalna, jaką mogę podjąć, to jest skazać Lorda Etona. Mimo wszystko fiolka z trucizną, która jest znaleziona w jego wiosce, jest dość bezpośrednim jakby dowodem. Oczywiście nie wskazuje, że to on zabił, on planował i tak dalej. Ci niby faktycznie, trzeba przyznać, że oni dekorowali, że oni dekorują różami, okej? Okay? Motyw tej całej jarzębiny, z której robią kołyski, to jest tylko takie gdybanie związane z tym, że tam chronią dzieci. No a ten faktycznie, no wątpię, że będą akcji. Prędzej jestem w stanie uwierzyć w to, że jakąś tam laską się zabawiał w piwnicach i że mu urwała tego zęba, bo ciągle te zęby nosi. Gdyby chciał ukryć fakt, że zęby będą jego, to by nie nosił tego cały czas przy sobie. A to faktycznie mówi, co jej dałoby zabicie króla, jeżeli nie chciała do ślubu doprowadzić, to by zabiła małżonka. A ten się tłumaczy tym, że a kurwa pierdolisz pyłek i tak by się sprzedał, wcale nie musiałem tego robić. Więc jakby wszystko wskazuje na Lorda Etona, więc nie będę odpuszczał skazywania, skażę Lorda Etona. Lordzie Eton! Wróżący pyłek jest niebezpieczną substancją. Jesteś odpowiedzialny za śmierć króla Talesa. Co to w ogóle ma za związek? Skazuje cię na śmierć. To jest niedorzeczne. Moi ludzie przyjdą po ciebie, Eryk. Eryku, królu Davern, znalazłeś osobę odpowiedzialną za śmierć mojego ojca. Wynik tej rozprawy jest dla mnie satysfakcjonujący i dlatego siła Atany pomogą ci w walce z Radowią. 3000 ludzi będzie gotowych do uderzenia, gdy zabrzmisz wróg, sygnalizując moim ludziom zasadzkę na wroga. Taka jest moja wola. Okej, okay. I'm a king and a detective. Proszę bardzo, jaki piękny tutaj normalnie achievementik. Zawsze... Ojej, Lorsulia przyjechała. Zawsze podobał się ten widok. Czy to właśnie tam odbędzie się bitwa? Tak, widzisz? Właśnie tam na środku jest tam taki wąski szlak. Tam ich powstrzymamy. Dziwne. Wygląda na to, że zawsze patrzyłam na zakończenie tego wszystkiego. Hej, hej, nic się nie kończy. Z pomocą Iwo odniesiemy zwycięstwo. Jeśli pomoże. Byłaś na rozprawie, słyszałaś co powiedział. Dotrzyma obietnicy ojca, wszystko będzie dobrze. Nie przejmujmy się tym przez sekundę. Wiesz, wiele rzeczy się wydarzyło, odkąd wyjechałaś. Salia znalazła nową przyjaciółkę. Okazało się, że pochodzi z Radowi, więc twoja matka wypędziła ją z zamku. Zawsze ma ciekawe towarzystwo. Dorosła, czy nadal jest rozwydrzona? Nie sądzę, by kiedykolwiek się zmieniła. Nadal sprawia mi wiele problemów. Pewnej nocy wywinęła kolejny żart, tym razem twojej siostrze, a Salia nikogo nie oszczędza. Twoja matka jest w ciąży, to będzie ważne. Mieliśmy niemały stres z twoją matką, jest w ciąży, będziesz mieć rodzeństwo. Gratulacje! Tak myślę. Trudno sobie wyobrazić, przez co musi przechodzić z bitwą na horyzoncie. Cedani wciąż znajduje coraz bardziej niedorzeczne zwierzęta. Nie może znaleźć zastępstwa dla Dustiego. Ostatnim razem, kiedy była, miała ślimaka. Co to było? Plamka. Plamka zrobiła mi o to wojnę. Nie zapomnę tego. Był też jeż, lis. Martwię się, co przyprowadzi kolejnym razem. Twój mąż pewnie cię szuka. Jak mnie mam... Tak bardzo za wami wszystkimi tęsknię. Też za tobą tęsknimy. Chodź tutaj. Ojej, boj, ojej, kochają się. No słodko, słodko. Siniaki? Skurwysyn ją bije. Co? O nie, nie zrobiłby tego. Jest bardzo miły, jest dla mnie dobry, opiekuje się mną. Tak jak ci mówiłam w listach, ojcze. Ojcze, proszę, nie mów mu. Jest teraz królem Atany. Ma armię, która ślepo za nim podąży, nawet do twoich bram. No, nic nie mów, tak będzie lepiej. Ma lepsze i gorsze dni, nie gniewaj go bardziej, proszę. Nie mogę pozwolić, by ten drań tak cię traktował. Przemówię mu do rozsądku. Proszę, nie. O kurwa. Fly. Tutaj jesteś. Pakuj swoje rzeczy, wracamy. Ojcze. O kurwa, skonfrontować się z... Kurwa. Nie, nie mogę. Skonfrontuj się, pierdolę to. Muszę dbać o dobro mojej córki. Pierdolę to, co za mnie za król, jeżeli nie potrafię zadbać o swoją córkę, to nie potrafię zadbać o swoje państwo. Ty miernoto, myślisz, że nosisz koronę na głowie, możesz robić co chcesz? Jakie kłamstwa powiedziałaś ojcu tym razem? Znowu knujesz przeciwko mnie, Lorsulia? Nic nie powiedziałam, obiecuję. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Myślisz, że nie widzę, co jej robisz? Jeszcze raz podnieś rękę na moją córkę. Przysięgam, że co?
Że pokonasz Radowie zupełnie sam? Myślę, że zapominasz, w jakiej jesteś pozycji, Eryk. Daję ci moją armię i dzięki mnie ten zamek ujrzy kolejny dzień. Nie będziesz mi mówił, co mogę, a czego nie mogę. Dawer nie zna mojej łasce, więc lepiej zwracaj się do mnie z należytym szacunkiem. Lepiej odpuść. Parę słów za dużo sprawi, że twoja rodzina będzie miała kłopoty. Wyjeżdżamy, Lorsulia, zanim zmienię zdanie. Co za chuj? Co za chuj? A teraz czas na bitwę, Jezus Maria. Skazałem Lorda Etona. Okazuje się, że Iwo bije Lorsulię. Czy ja mogę teraz sobie odpuścić tą armię, żeby zachować trochę więcej zasobów? Wydaje mi się, że będzie to dobrym pomysłem. Bez większych konsekwencji. Mam tysiąc. Mogę stracić te 26, żeby jednak te 32 zapasów mieć, ponieważ idę za waszymi poradami z komentarzy, że żeby jakby nie pochłonął mnie fakt, że mam dużo tego złota, bo może stać się wszystko i ostatecznie może być nieciekawie. Dlatego też odpuśćmy to. I tak mamy ile? 1054 żołnierzy. Wystarczy 1000 na tą bitwę. W ogóle zapisz i kontynuuj, jak będzie bitwa wyglądała. Bitwa pomiędzy Dawern i Radowią, pod górze Szarych Gór. O kurwa, czy ja muszę dowodzić teraz? Nie! Ale pojebane. To coś nowego. Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Radowia zdążyła już zbudować obronę. Będziemy musieli ich odepchnąć i poddusić u podnóża góry. Niebo wygląda czysto. Dobrze, przynajmniej coś działa na naszą korzyść. Chodź tutaj. Nie, tutaj. Chodź ze mną, wasza wysokość. O ja jebie. Zebraliśmy wszystkich, których mogliśmy. Ruszamy na twój rozkaz. O Boże, mogę sobie pogadać? Łucznik, w gotowości? W gotowości? Łucznik, w gotowości. Ty wycisz telefon, typie. Jezus Maria, co ja mam tutaj? Mamy Audriego, Alena, Pikinier, Stan. Welek? Kim jest kurwa Welek? Pole walki. Wkrótce wszystko się zacznie. Jezus Maria, ale pojebane. Dobra, Welek. Mój umysł jest bystry, uzbrojenie gotowe. Dobra, mamy naszą wiedźmę, mamy generała i mamy naszego łowcę, więc tyle dobrze. Alena, mikstury, magia, cokolwiek potrzebujesz, wasza wysokość. Nasze dzidy mogą powstrzymać każdego szarżującego wroga, wasza wysokość. Do usług, wasza wysokość. No dobra, Audrey, czekam na rozkazy, wasza wysokość. Przygotowania, jak tam? Nie powinniśmy dłużej zwlekać. Gdy zaczniemy, nie będzie odwrotu. Musimy pokonać wroga, zanim nasza armia zostanie całkowicie wyczerpana. Proponuję stworzyć armię rezerwową. Rezerwa. Wspominałeś o armii rezerwowej? Tak, możemy wziąć małą część naszej głównej siły i odesłać ją na bok. Rezerwę można użyć do wykorzystania nagłych błędów Radowi lub reagować na paskudne niespodzianki, które rzucą w naszą stronę. Czy chcesz, abym stworzył rezerwę? Myślę, że to może być dobry pomysł. Faktycznie, mieć taką opcję szybkiej reakcji, kiedy coś złego się stanie. W porządku. Dobra, tutaj mamy, widzę, naszą rezerwę. Czekam na rozkazy. Łucznicy. W dzień łuczników. Szykują się? Po rozpoczęciu bitwy łucznicy będą gotowi na twoje rozkazy. Atana. A co z rogiem? Możemy go użyć, aby zabrzmieć sygnał dla Atany. Sugeruję, abyśmy użyli go tylko w razie potrzeby, aby stworzyć element zaskoczenia. Już czas. O kurwa. Nie lękajcie się, moi bracia. Dzisiaj nie jest dzień, w którym upadniemy. Ponieważ stworzyliśmy silnych sojuszników, w czasach wątpliwości musimy pamiętać, że nie jesteśmy tu sami. Ale dzisiaj nie będziemy ich potrzebować, bo to jest Dawern i stoimy na naszej ziemi. Aj! Za Dawern! Pokażemy im! Zaskoczymy ich! Ja pierdolę, co się dzieje w ogóle? No pierdolają się! Jak tam w ogóle ten? Gotowy na rozkazy. Pole walki, łucznik, czekam na rozkazy. Przygotuj się, Kurwa, co ja mam robić w ogóle? Łucznicy, jesteśmy na pozycji. Już mam im kazać strzelać? Aha, dodaję teraz łuczników. Jo! Okej. Trochę ich tam rozjebało. Kurwa, a Welek? Co może zrobić Welek? Moja jednostka może pomóc, sam trenowałem. Kurwa, no to robisz to czy nie? Jedno słowo, uderzymy z całą siłą, Audrey. Nasi łucznicy powinni zniszczyć sporą część ich armii, wszystko jest pod kontrolą. Ty, no to dobra, szybko, kurwa, przygotuj się. Niech łucznicy wystrzelą teraz, łuczników zawsze trzeba wykorzystać na samym początku. Tak więc niech napierdalają. To są, rozumiem, oni, 954, dobra, strzelać, kurwa, wszyscy strzelać, powiadomy resztę. My mamy 954, oni mają 920, więc nie jest źle, topnieją troszeczkę ich tam liczby. 880, jest dobrze. Co się teraz dzieje? O kurwa, co to za magia? Dymy jakieś puszczają, gaz musztardowy. Ło, wasza wysokość, magia! Mgła zasłania nam widok.
Dobra, wiedźma, może coś podziałać. Nie mają pojęcia, co się dzieje i musimy natychmiast wysłać wsparcie. Powiedz słowa, zaatakują naszymi włóczniami, wasza wysokość. Jak planujesz widzieć, kogo atakować? Mgła jest tak gęsta, że wypełnia moje płuca. Nie wspominając o tym, jak musi być tam na dole. Może powinniśmy polegać na wizji, ale może inne zmysły mogłyby pomóc. Chyba, że istnieje sposób na walkę z magią za pomocą magii. Cokolwiek zrobimy, to twój wybór, wasza wysokość. Musisz wysłać którąś jednostkę lub daj mi znać, jeśli powinniśmy to przeczekać. Kurwa, Alena! Nigdy nie widziałam takiej magii, wasza wysokość. Mogę spróbować się jej pozbyć, ale może to chwilę potrwać. No kurwa, magia magią, użyj magii, Alena. Idź, odpraw swoją magię. Zrobię co w mojej mocy, wasza wysokość. No wydaje mi się, że jedyna osoba, która może tam pomóc, to będzie ona. Jeżeli oni jakąś chemię wypuścili, to ona pomoże ją zwalczyć, niewątpliwie. Ja pierdolę, otoczyli nas. Nie, 2000? Mają przewagę liczebną. Dmuchnijcie w róg, głupcy! Czy muszę wszystko robić sam? Kurwa, róg! Skąd ich się tyle wzięło? Drugie tyle, ponad! Łucznicy! Ty no, napierdalać! Czekam na rozkazy! Łuczniku, wasza wysokość, przygotuj się! Wiesz co robić, przygotować się! No muszą napierdalać! Strzelać! Ile ich będzie? 1990, 40 ledwo zabiło! Przygotuj się, napierdalać! Nie podoba mi się to. Jakby liczby nie spadają, ale tutaj trzeba czekać na jakieś konkretne sytuacje, na które trzeba też reagować. Dobra, co teraz? Znowu jakieś pojebane rzeczy. Kurwa, konie wbiegły! Ale nam topnieją jednostki. Mgła zniknęła, myśleliśmy, że możemy uzyskać przewagę, ale... Ale oni przynieśli potwory, jeżdżą na opancerzonych żubrach. No to kurwa, potrzebny jest nam ten. Wulgarne bestie pustoszą naszą armię, musimy wziąć się w garść. Myślę, że zbadaliśmy wszystkich gości, wasza wysokość. Może to również oznaczać, że więcej ludzi umrze. Potężne ciała i ostre, długie rogi. Kopyta, które mogą zmiażdżyć ludzką czaszkę. Nie wszystkie jednostki są przygotowane do radzenia sobie z taką kawalerią. Powinniśmy użyć profesjonalisty od bestii, aby ich opanować. Kogo powinniśmy wysłać? Kurwa, Welek! Nigdy nie widziałem, myślę, że istnieje sposób na ich powstrzymanie. Zapoluj na te potwory. Idź, Welek, daj z siebie wszystko. Niemniej, wasza wysokość. Ja pierdolę, ale ja mam oni mają tak tragiczną przewagę, ale dobra, idą ci łucznicy. Napierdalać bestie! Ty, 1600 nagle się ich zrobiło, okej. Nas też niestety trochę ubyło. Na bogów, gdzie jest Atana? Czy oni są głusi? Dmuchnij ponownie w róg. No przejebana, Atana miała nam pomóc, ale kurwa, gdzie te 3000 żołnierzy? W dupie nas mają. Łucznicy? Cholera, jak to się wszystko skończy? Czekam na rozkazy. Napierdalać. Łucznicy to jest naprawdę, jakby fajne rzeczy robią, trzeba przyznać. Czy to, że odpyskowałem temu całemu, Iwo, będzie, jakby wynikiem tego będzie to, że nie będę miał pomocy Radowi? Czy może poczekają na sam koniec, żeby zgarnąć, wiecie, całą glorię? Dobra. Trochę ich tam pokonałem, nadal, no, mają drugie tyle żołnierzy. List, wasza wysokość. Pomoc nie przyjdzie. Skurwysyn. Super, to jakaś obłuda, mieliśmy umowę. Ja pierdolę, wasza wysokość, to nie wszystko. Jezus Maria. To nie są strzały ognia, to magia, potwory spłomieni. Kurwa, magiczna mgła, potwora, teraz więcej magii? Skupienie się na obronie powinno być najważniejsze w tym momencie, wasza wysokość. Dobra, organizacja na polu bitwy też może być kluczem, by wyjść z tej sytuacji. Może wiedźma mogłaby spróbować te zaklęcia. Kogo więc powinniśmy wysłać? Kurwa, Stan czy Pikinier? Wydaje mi się, że Pikinier. Nasze włócznie nie pomogą nam poradzić sobie z ogniem. Ale zrobimy co w naszej mocy, jeżeli nie ma innej opcji. Czekajcie, no kurwa, nie wiem, nie mam już wiedźmy. Rezerwa? Dajcie mi wszystko, co macie. Nie no, czekać. Wydaje mi się, kurwa, nie ma magii. Oni, Stan też. Nasi ludzie nie będą w stanie poradzić sobie z ogniem, wasza wysokość. Ale ich poprowadzę. Nie, czekaj, musimy to przeczekać. Jakby nie damy rady, Audrey. Ich ogień topi naszych ludzi w zbrojach. Musimy coś z tym zrobić. Nie mam za bardzo opcji. Kurwa, róg nie pomoże, pomoc nie przyjdzie. Generał i pikinierzy nie pomogą z ogniem. Nie mam wiedźmy, nie mam kogo, kto by mógł to ugasić. Mgłę już załatwiłem wiedźmą, więc może powinienem był przeczekać mgłę. Kurwa, no muszę to przeczekać, bo tylko wyślę więcej ludzi na śmierć. Musimy to przeczekać, nie ma innej opcji. Powiedz naszym ludziom, żeby wzięli się w garść. Przejebane. 304, nie! Nie miałem wiedźmy na to. Będę musiał powtórzyć tą walkę, bo ja to przegram. Pomimo tego, co mówi list, musimy spróbować zabrzmieć wróg ponownie. No to ruszamy. Ja tego nie wygram, jak to tak dalej będzie wyglądało. Mają 5 razy tyle ludzi, co my. Nic. Co się odpierdala? Wyczuwam, że nadchodzi coś złego. Deszcz! Deszcz gasi ogień! Ale i tak mam w chuj tutaj tego deszcz. Haha, łucznicy! Dobra, patrzcie, jak się rozpierzchli. Zaczęli się trochę bronić. Jesteśmy ostatnią drużyną, wasza wysokość. No to napierdalać!
Proszę, zabijcie ich tak z 500 tymi strzałami, błagam. Inaczej to się źle skończy. Przesrana ta walka, nie spodziewałem się w ogóle takiej rozgrywki tutaj. 1470, coś mi mówi ta data. 304 mamy my, czy oni teraz znowu coś robią? Długo nie wytrwamy, wasza wysokość, i ani śladu po Atanie. List nie kłamał. Co nam jeszcze pozostało? Wróg ciągle napływa. To był zaszczyt, wasza wysokość. To nie koniec. Nie, to nie jest... To nie wygląda dobrze. Jakieś potworne urządzenie? Nie mamy innego wyboru. Musimy wysłać wszystkich. Gromadzić się. Ja pierdolę, to nie jest walka, którą da się wygrać chyba, naprawdę. Pokaż mi, z czego jesteśmy zrobieni. Nasi najsilniejsi sojusznicy nie przybyli, zostaliśmy okłamani. Ale my wytrzymamy. Naprzód wszystkim, co mamy. Za tawern. Jezus Maria, co za akcja. Na mój rozkaz. Kurwa, no dobra, pikinierzy, pokażcie im swoje włócznie. Rezerwa. Pikinierzy wjechali, ale nie pomogą za bardzo z tą kurwa maszyną. Stan, pokażcie im piekło. Co za przejebana walka, jak to się skończy? Czy moje decyzje mają tutaj aż takie duże znaczenie? Sam nie wiem. Rezerwa, pokażcie im, co macie. Jezus Maria, było ich tak niewielu na samym początku. 444, no moje siły rosną, ich maleją. Audrey, to tyle, wasza wysokość. Daliśmy im wszystko, co mamy. Nie zniesiemy już więcej. Co się teraz, kurwa, stanie? Nie wiem, jakby... Kurwa, wygraliśmy! Mamy 20! Bogowie uratowali... Tak, nasz znak bocian! Bogowie uratowali nas wszystkich! Nie do wiary! My... przeżyliśmy! That was tough! That was fucking tough, mate! Ja pierdolę! Ty, a Weległowca i tak był podczas walki, chociaż tego wysłałem gdzieś. Nieważne. Ja cię dupce, 30 nam zostało. No, nie wiem, czy to... Ja myślę, że to było w pewnym stopniu oskryptowane, żeby tak się skończyło. Ale to było pojebane. Straszliwie pojebane. Zapisz, kontynuuj. God damn, grewno, tydzień 31. Chociaż zobaczmy, co się tutaj podziało. Wieśniak, gołąb. Ryku, królu Dawern, myślałem, że sprawiedliwość spotka cię w rękach Radowi, ale jak mnie mam, sam będę musiał zainterweniować. Nie sądziłeś chyba, że uwierzę w twoje rzekome dowody, że nie zamordowałeś mojego ojca. Wydaje mi się, że skazałeś niewinną osobę na śmierć. Jak się z tym czujesz? Przejrzałem twoje kłamstwa, Eryk. Nie tylko zabiłbyś kogoś za własne wykroczenia, ale widzę, że wykonujesz też praktyki okultystyczne. Zawsze masz brudne sztuczki w rękawie, prawda, Eryk? Przypuszczam, że czary idealnie pasują do takich oszustów jak ty. Lawina z gór właśnie wtedy, gdy jej potrzebujesz? Nie ma na to żadnego wyjaśnienia poza magią. Czy w ten sposób otrułeś mojego ojca? Taka magia jest niebezpieczna i musi zostać zabroniona. Jest tylko jeden sposób, aby wszystko naprawić. Dawern musi zostać oczyszczony ze wszelkiej magii. Począwszy od sali tronowej, usunę wszystkie diabelskie rzeczy z tego świata. Prawda wyjdzie na jaw, zapłacisz za swoje grzechy. Iwo, król Atany. Kurwa, teraz, no, jakby... Powiem tak. Szczerze wierzyłem, że skazanie odpowiedniej osoby zapewni mi wsparcie Iwo. Bo jakby nie miałem za bardzo powodów, żeby jakby wskazałem mu gościa, miałem dowody, chociaż wiecie, czy tak naprawdę było, powiedział mi sam mój ten, kurwa, a co jeżeli ten mój przebiegłe sztuczki z walające się góry były zwykłym szczęściem? Wasza wysokość, Iwo obiecał nam 3000 ludzi. Nie wytrzymamy długo, jeśli dojdzie do naszych bram z tak dużą armią. Musimy zwołać szczyt królewski. Inni królowie nie będą chcieli nam pomóc, ale musimy spróbować. Dokonam niezbędnych ustaleń, wasza wysokość, to nie koniec, wasza wysokość. Jeśli mamy być oblężeni, lepiej zaopatrzmy się w zasoby. Powinniśmy dążyć do co najmniej 5 dużych skrzyń z zasobami. Cotygodniowe podsumowanie będzie zawierać wszystkie niezbędne informacje. Najlepiej będzie, jeśli odłożymy tyle zasobów, ile tylko się da na koniec... Przepraszam, każdego tygodnia. Powiem wam, takie... Zaczynam się zastanawiać. Audrey powiedział nam, że musimy kogoś skazać. Audrey powiedział, że nie mogę skazywać żadnego, jakby nie mogę nikogo nie skazać, bo sam za to beknę. Jak się kończy cała akcja? Skazuję kogoś, Iwo i tak mi nie wierzy. Więc tak naprawdę robię coś, co mi poradził niby Audrey, mój doradca, który ma robić rzeczy dążące do jakby tego, żeby mi było dobrze, nie? Więc on mi poradził, weź kogoś skaż. I nie dość, że jak, zakładając, że on jest jakimś zdrajcą, zakładając, że wie, o co chodzi, wie, co się dzieje,
On mówi nam, skaż kogoś. Ja skazuję Etona i teraz czeka mnie coś niemiłego ze strony Etona. Bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne. A jeżeli on współpracuje z Iwo, bo jest jego ziomeczkiem, albo chce działać na szkodę wszystkich, dlatego on zabił Iwo, znaczy zabił króla. Jeżeli współpracuje z Iwo, mógł zabić jego ojca, żeby Iwo został szybciej królem. Doradził nam, żebyśmy skazali Etona, żebyśmy mieli nie tylko Iwo i jego zemstę na karku, ale też Etona i jego ludzi, czy kogokolwiek, kogo byśmy skazali. Niemiła, niemiła sytuacja, muszę przyznać. Tutaj w ogóle tych naszych sojuszników mega ubyło, nie ma ich tutaj już wymienionych. Król Varid, kto to kurwa jest Król Varid? W ogóle naszych zapasów też, jakby całych tych naszych zysków cotygodniowych tu nie widzę. O Jezus Maria, Audrey. Mieliśmy ogromne szczęście, że wygraliśmy tę bitwę. Straciliśmy większość naszych ludzi. Gdyby nie lawina, z pewnością zostalibyśmy pokonani. Wiem, naprawdę musimy być na łasce bogów. Musimy skupić się na wzmocnieniu naszej armii. Nie wiem, czy kiedykolwiek wybaczyłbym sobie, gdyby ten zamek został zniszczony. Co zrobimy z Iwo, wasza wysokość? Jeszcze nie wiem. Cóż, powiem wam tak. Będziemy kończyli ten odcinek w tej chwili. Nie będę już przepytywał tych wszystkich ludzi, to sobie zostawimy na kolejny odcinek. Ale powiem wam tak, jakby może gram źle. Oczywiście, pewnie podejmuję złe decyzje. Nie jestem jasnowidzem, nie wiem, co się będzie w tej grze działo. Dlatego odpuśćcie sobie wszystkie komentarze, w których mówicie, jak chujową decyzję podjąłem. Chyba że po prostu z głupoty przegapiłem coś straszliwie oczywistego. Ale jeżeli nie, to ja po prostu gram w grę i robię to, co mi się wydaje, że jest słuszne. Może podejmuję złe decyzje, chuj, biorę je na klatę. Z jakim zakończeniem tą grę ukończę? Jakie to będzie? Nie wiem. Takie, na jakie zasłużyłem, ewidentnie. Bo nigdy przy pierwszym przejściu takiej gry nie wiadomo do końca, co jest priorytetem. Teraz na przykład, kiedy z Talisem dyskutowałem, na pewno bym nie poprosił o podwojenie armii, którą mi daje. Tylko bym poprosił o 22 sztuki złota. Pomógłbym większej ilości wieśniaków. Albo drugiego generała, chociaż jego bym nie miał co opłacać. Wziąłbym pewnie złoto. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc ostatecznie powiem wam tak, no przyjemnie mi się w to gra. Ciekawe rzeczy się tutaj dzieją, nie mogę się doczekać, co się będzie działo dalej. Wydaje mi się, że gra trwa rok właśnie, więc zostało nam jakieś trochę ponad 20 tygodni. Ile jest tygodni w roku? 53? 54? Coś takiego. Więc trochę jeszcze tego będzie i parę odcinków. A ktoś mi kurwa mówił, że gra jest na 4 godziny. No nie sądzę. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Skomentujcie, co sądzicie o bitwie i o sądzie królewskim. Niewątpliwie zrobiłem coś źle i pewnie Eton wcale nie był winny i winowajca jest kurwa całkiem inny. A nawet gdybym go nie skazał, to Iwo i tak by do mnie nie przyszedł, więc jebać typa. Trzeba go jakoś załatwić, więc ewidentnie ta bitwa na końcu nie jest z Davern, nie jest z Radovią, tylko jest z Ataną. Tak więc będzie interesująco. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się, pa pa!